rejestrze dłużników w Biurze Informacji Gospodarczej Infomonitor jest obecnie blisko 10 tysięcy osób z nieopłaconym czynszem. Zostali wpisani na łączną kwotę niemal 140 milionów złotych. Czy to dużo, czy mało? W skali Polski tych dłużników w rejestrze nie jest zbyt wielu. Dane GUS-u, takie analizy, które przeprowadza raz na kilka lat na szerszą skalę, pokazały, że zaległości czynszowe ma w Polsce blisko 3 miliony mieszkań, a długi z tego wynikające sięgają ponad 4,6 miliarda złotych. Także sumy niebotyczne. Niestety zarówno spółdzielnie mieszkaniowe, zarządy nieruchomości komunalnych, czy też zarządy wspólnoty nieruchomości rzadko sięgają po wpisy dłużników do rejestrów. Wydaje im się to rozwiązanie zbyt trudne i też czasami jest utrudnione przez to, że w umowach nie ma PESEL-i mieszkańców, a jest to niezbędny element wpisu do rejestru dłużników. Liczba dłużników w Big Info Monitor, jak i kwota zaległości nie rosną też znacząco, między innymi dlatego, że już samo powiadomienie wielu dłużników czynszowych o zamiarze ich wpisania do rejestru powoduje, że w zdecydowanej większości osoby te zaczynają spłacać swoje zaległości. Skuteczność takiego wezwania do zapłaty, szczególnie jeśli jest wysłane z logiem rejestru dłużników, jest naprawdę bardzo wysoka i to wiemy, że potrafi niemalże 70% osób, które otrzymają takie powiadomienie, spłacać swoje zaległości, więc zdecydowanie opłaca się korzystać z tego typu rozwiązań. Jeśli spółdzielnia czy też zarząd nieruchomości sceduje tę usługę na MIG, za wysyłkę jednego listu płaci mniej niż robiąc taką wysyłkę samodzielnie pocztą. Nie ma też pracy przy przygotowaniu tej wysyłki, także na pewno jest to użyteczne i skuteczne rozwiązanie, jak widzimy. Bardzo duża część osób spłaca swoje zaległości już w pierwszym miesiącu po wejściu do rejestru dłużników. Do rejestru dłużników można wprowadzić osobę, która jest winna co najmniej 200 zł i ma przeterminowanie minimum 30 dni wobec wyznaczonego terminu płatności, ale jest tu jedno zastrzeżenie. Trzeba ją wcześniej poinformować listownie, list powinien być listem poleconym, o tym, że zostanie do takiego rejestru wpisana. W liście powinna być informacja, do którego rejestru dłużnik będzie wpisany, z jaką kwotą, dlaczego. No i też dla dłużników bardzo dobra informacja. Każde uregulowanie w pełni długu sprawia, że znika on z takiego rejestru raz na zawsze. Wierzyciel ma na skreślenie go do 14 dni, a MIG, instytucja, która wprowadza i zarządza tymi danymi, do 7 dni. Także maksymalnie 21 dni i nie będzie go w rejestrze, ale zazwyczaj jest to szybciej.